Witam po długiej przerwie. Nie było mnie trochę czasu i sporo się zmieniło. Moje plany wzięły w łeb, plus duże zmiany w pracy, ale to zaraz wszystko wyjaśnię. Zapraszam. Plany. No miałem wziąć kredyt, kupić działkę i tam robić. Na razie kredytu nie dostałem. Trzy banki mi odmówiły. Prawdopodobnie chodzi o to, że zmieniłem pracę i za krótko pracuję w jednej firmie. Ale to na razie, można powiedzieć, odpuszczam ten temat. Z pracy mojej wcześniejszej zostałem zwolniony. Dlaczego? Dlatego, że wykonywałem wszystko zgodnie z tachografem, a szefowi to nie odpowiadało. Więc 1,5 tygodnia temu zostałem zwolniony. Wypowiedzenie mam do końca miesiąca. W tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim, bo tak byłem przemęczony, że po prostu mi się aż w głowie kręciło. Byłem u lekarza, lekarz powiedział mi, że jak tak dalej będzie, no to nie będę mógł pracować. I jestem od 2 tygodni, o 1,5 tygodnia na zwolnieniu. Jeszcze kilka dni. Jest dzisiaj czwartek. Poniedziałek jadę do nowej pracy i zaczynamy nowy etap w moim życiu. Nowy etap w życiu, czyli praca w systemie. Jadę pracować pod Hamburg. Będę pracował 3 tygodnie na tydzień. Zobaczymy, czy to się zmieni, czy to tak zostanie. Na początku będę pracował w systemie. Dlaczego? Żeby się wdrożyć do nowej pracy, żeby uspokoić trochę swoje życie, swoje nerwy z pracą, z wszystkim, ponieważ na zdrowiu zaczęło mi się to odbijać. I od 3 sierpnia zaczynam pracę pod Hamburgiem, będę jeździł z dźwigiem i wszystkiego się dowiecie, jak to już będzie, jak to będzie wyglądało. Dźwig jest troszeczkę inny niż jeździłem do tej pory. Nie widzieliście jeszcze żadnych filmów z dźwigu, więc i przedstawię wszystko, jak to wygląda i jak ja będę się uczył, jak się będę wdrażał, gdyż do tej pory, 10 lat już nie jeździłem dźwigiem i jeździłem dźwigiem, który był sterowany joystickami, a tutaj będzie dźwig, na którym będę siedział i będą wajchy po lewej i po prawej i będę obsługiwał. Ale to wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Więc to był taki krótki update. Zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do udostępniania. Do następnego razu.